Czwartkowe popołudnie w Ostródzkim Centrum Użyteczności Publicznej odbył się wernisaż poplenerowy Jesień idzie przez park. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe. Dzięki takim inicjatywom dba się o rozwój kultury w mieście. To jest kolejny projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe i finansowany. Dzisiaj gościmy na wernisażu poplenerowym naszych artystów, malarzy, którzy są z całej Polski i gościli przez kilka dni w naszym lawendowym dworze. I efektem tej pracy i tego pobytu tam są piękne prace, które zostaną w zasobach naszego starostwa. Jest więc się z czego cieszyć i co podziwiać. Przedsięwzięcie było również znakomitą okazją do podziękowania artystom za ich piękną pasję. Każdy malarz, którego obraz był prezentowany, został nagrodzony. Dokonał tego starosta Ostrucki. Podczas wydarzenia przybyli na nie, mogli nie tylko podziwiać obrazy, ale także wysłuchać piosenki pod tytułem Jesień idzie przez park Krzysztofa Klęczona w wykonaniu malarzy. Po części oficjalnej na zgromadzonych czekał poczęstunek, a także recital utworów. Tego typu przedsięwzięcia służą rozwojowi kultury, a przy okazji promują powiat ostrucki. Chcemy skupić wokół siebie i wokół naszego samorządu artystów z Ostródy i z naszego powiatu, aby móc ich dopingować i móc ich wspomagać w swoich działaniach, żeby się rozwijali i żeby swoimi pracami również rozgłaszali i pokazywali, że w naszym powiecie nie tylko się dobrze dzieje ze strony finansowej, ale również od strony takiej duchowej czy kulturalnej. To też bardzo ważny element naszej pracy. Pozostaje więc mieć nadzieję na dalszy i owocny rozwój kultury w powiecie.